Okej, witamy, Kamil Cebulski. Tym razem przesłuchujemy tutaj na dywanie Gniatka Gniatka prosto z Zambii, chociaż nie tak długo prosto. Chyba już trochę w Polsce siedzisz, bo tak... Jestem już od 2 tygodni w Polsce. Ale okay. Głównym celem był przyjazd na konferencję z biuro Biznes w Afryce. No to jak z tym biznesem w Afryce? Jak w Afryce? Powoli, mamy czas. Afrykańczycy mówią, że wy macie w Europie zegarki, my mamy czas. I nic więcej nie mają. Ale czas to pieniądz, nie? Więc to żartujemy, ale w ten sposób właśnie trzeba poznać mentalność Afrykańczyków, jeżeli chcemy robić biznes w Afryce. I to jest jedna z tych cech, że nie spieszą się. Mają trochę inną preferencję czasową, inny sposób postrzegają świat, więc żeby zrobić biznes w Afryce, należy ich poznać. Zresztą mamy zasadę, że nie inwestujemy na rynku, którego nie znamy. No tak, ale możemy inwestować w tamtejszych ludzi na przykład, którzy znają zasady i... No to dokładnie, dlatego mamy przedszkole i ten cały nasz wspólny projekt. A z biuro, również moje zgromadzenie jako rewizji, robimy ten projekt wspólnie i nazwaliśmy go ten projekt Przedszkole do przyszłych przedsiębiorców. Ponieważ sam głęboko wierzę, że Afryka, jeżeli ma się rozwinąć, to nie w postaci pomocy rozwojowej finansowanej przez rządy europejskie, ale tylko dzięki promowaniu idei przedsiębiorczości. Że ludzie sami sobie wezmą swoje życie we własne ręce i w ten sposób osiągną sukces, osiągną, sami będą wiedzieć, co im potrzeba. No ale wiesz, kiedy się mówi, żeby coś zrobić w Afryce, no to przeciętny człowiek w Polsce, to rozumie, no to jechać na wolontariat albo wysłać im jakieś stare ubrania. Nikt do tej pory chyba... na jakoś poważnie nie zajmował się tematem, że jednak jest ta Afryka, jest dużo ludzi, jest dużo surowców i można by tam coś zainwestować. No to wszystko zależy od tego, w jaki sposób postrzegamy człowieka. Zacznijmy od tego. No, przeciętny człowiek, ja już nie mówię, ale przeciętny człowiek, a zwłaszcza w kościele katolickim, gdy mówimy o zysku, zysk kojarzy się z jakimś, nie wiem, że ktoś staje się bogaty, dlatego że jest nieuczciwy. Bardzo mało ludzi myśli w kategoriach zysku, że zysk jest, zresztą Jan Paweł II w encyklice Santissimus Annus mówi, że zysk świadczy o tym, że firma funkcjonuje dobrze, że robię dobre rzeczy, ponieważ nie mogę stać się bogaty, nie mogę posiadać więcej, dostarczając złych towarów lub złe usługi, więc samo dobro ekonomiczne pochodzi od słowa dobro. Robię coś dobrego, więc tu brakuje. Teraz my patrzymy, nie wiem, o to do czego zmierzam, że w Afryce musimy zmienić sposób myślenia, postrzegania drugiego człowieka. My myślimy o Afryce w kategoriach, patrzymy, że jest to kraje się są rozwijające, patrzymy, mamy obraz w mass mediach Afryki jako biedne dziecko z brzuchem i tak dalej. Natomiast trzeba zmienić optykę patrzenia. Ja nigdy nie prosiłem o pieniądze dla biednych dzieci. Proszę o pomoc dla Afryki, ponieważ buduję przedszkole, ale ja widzę w tych ludziach potencjał, co mogą zrobić. Ja ich nie oceniam w kategorii tego, co posiadają. Fakt, że jeżeli byśmy porównali sobie szkołę w Zambii czy szkołę w Polsce, materialnie ta szkoła jest o wiele biedniejsza. Natomiast ja nie patrzę w tych kategoriach. Ja nie pomagam dlatego, że oni są biedni. Ja im pomagam dlatego, żeby sami wyszli, żeby sami odkryli talenty, które mają. A jak to na konferencji mówiłem, też jest kwestia, jak podchodzimy do pomocy Afryce innemu człowiekowi. Bo możemy wziąć sobie słowa Jezusa, który mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść. I bardzo często ta pomoc wygląda w ten sposób, że dajemy im jeść. Nie raz, dwa, ale jest to pomoc strukturalna, która sprawia, że oni się uzależniają i przestają pracować. Ale dzięki temu my się lepiej czujemy. No, my się czujemy lepiej, natomiast oni są uzależnieni i stają się i nie rozwijają swoich talentów. Natomiast to jest pomoc doraźna. Jest huragan, jest katastrofa, pomagamy człowiekowi stanąć na nogi, może jakiemuś przedsiębiorcy, który zainwestował, okazało się, że poniósł porażkę, więc okej, pomagam ci, stań znowu na nogi i rób coś. A to taka jest pomoc doraźna, w ten sposób powinniśmy interpretować słowa Jezusa, byłem głodny, daliście mi jeść. Natomiast można nawet te same słowa zinterpretować w inny sposób. Czy piekarz, który piecze chleb, nie karmi głodnych? Ale to jest jedna rzecz, ale można w tym samym rozdziale, w 25 Mateusza, mamy przypowieść o talentach.
powinniśmy pomagać Afrykańczykom odkrywać ich talenty. A każdy je ma. No właśnie, ale zejdźmy z takich trochę wyżyn. No to możemy mówić naukowych. No bo mówisz, że talenty tam ludzie mają, no to. No każdy ma talent jakiś. No tak, ale no my jako Polacy tak mamy dużo tych IT, różnych specjalistów. No w Afryce raczej specjalistów IT nie ma, więc co, jakie branże, które powinny być zainteresowane w ogóle myślą o tym, żeby wejść do. No, w Afryce. Bo ci skończę, wejść do Afryki. Na przykład rozmawiałem przed chwilą z dziewczyną, która ma platformę do e-learningu i ona szkoli tam różne kursy, robi takie online'owe sprawa i z jakichś tam zawiłości, no bo ponieważ jest duże zapotrzebowanie, bo administracja państwowa musi tych ludzi szkolić, bo musi mieć ten certyfikat, bo jakiś przepis tam wymaga. No i pytanie, czy w Afryce to się przyjmie? Ona powiedział, ale tam nie ma żadnych wymagań, tam po prostu się rodzina zatrudnia i ona pracuje już w tym urzędzie i nie muszą się nie wiadomo jak szkolić, tak? Znaczy, no, to też nie byłoby sensu, Kamilu, szkolić ludzi na szkolić urzędników, a tym bardziej biurokracja w Zambii nie jest tak rozwinięta, nie jest tak skomplikowana jak w Polsce, dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby ta biurokracja się nie rozwijała. Mi się wydaje, że tak samo jak biurokracja się nie rozwija, tak ponieważ samo był człowiek, oni który, nie lubią biurokracji. Był człowiek, który prowadził szkołę nauki jazdy w Meksyku, tylko jest jeden problem. W Meksyku nie ma prawa jazdy. Więc w Polsce jest ten głupi wymóg, ale no nie oszukujmy się, większość ludzi, którzy idzie do tych szkół, umie już jeździć, tylko idzie po to, żeby... Po papier. Po papier, tak? Więc to rząd wymusza pewne rzeczy, więc pewnymi sektorami do Afryki nie wejdziemy, chociażby dlatego, że my nie znamy tego rynku w pewnych częściach bardziej wolnego, a w pewnym mniej wolnego. Więc w których częściach ten rynek jest bardziej wolny, a w których mniej wolny? Znaczy, no, trudno było mi to ocenić. Jedna rzecz jest na pewno, że jeżeli w Polsce szukamy jakiejś niszy, w której możemy coś, ponieważ rynek jest zapełniony, jest wiele ludzi, tysiące, miliony ludzi, którzy mają dużo pomysłów i musimy się gdzieś wcisnąć w jakąś niszę. W Afryce, bym powiedział, jest jedna wielka nisza, jedna wielka dziura, nie? W którą możemy wejść ze wszystkim, cokolwiek. No, ale elektrowni nie wybudujemy. No to są przepisy, że no jest ZESCO, jest tutaj Państwowy Zakład Energetyczny, który jeżeli możemy produkować energię, ale musimy sprzedawać energię do tej firmy i dopiero ta firma tę energię... Może od nas nie kupić. Może nie kupić, ale są ceny, są już... To oni dyktują ceny, że musimy być tańsi od nich i że jeżeli ta marża, powiedzmy, się nam tutaj to sprawdzi, no ale to jest są na dużej półce, tak jak prąd czy minerały, czy komórki, tego typu branże są licencjonowane. Czy cement, produkcja cementu, teraz weszła na rynek kolejna firma afrykańska, lokalna, okazuje się, że cena cementu, mimo że dolar poszedł w górę, pozostaje na samym poziomie. Ponieważ dla mnie nawet mówią, o dzięki temu, że mamy firmę nigeryjską, cement nie poszedł w górę. Więc pokazuje, uczą się, oni obserwują rynek, widzą, że jeżeli czyli będzie... Czyli chcesz powiedzieć, że drugą cementownię... Czwartą, jeżeli się nie mylę. No i o co chodzi, że w ten sposób cena cementu jest ustabilizowana. Jeszcze kilka miesięcy temu, przy podobnej sytuacji z dolarem, poszedłby cement w górę. Pamiętam czasy, kiedy kupowałem cement za 18 dolarów za worek. 50-kilowy, nie 25. 50, a to... Tak. Właśnie te ciężkie. Sam je nosiłem, to wiem. No to 18 dolarów. W tej chwili można było kupić jeszcze przed podwyżką dolara, było, przed tym ruchem dolara było, ta cena była wynosiła około 8 dolarów. Więc ta dzięki właśnie konkurencji. Natomiast tej konkurencji nie ma na przykład, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. Są tylko 3 firmy i dlatego internet mobilny, bo innego właściwie to nie ma, jest bardzo drogi. Ja kupuję w dostawce 5 giga internetu za 50 dolarów miesięcznie. Tak, 50 dolarów. Aż płacę. Tyle. W Polsce... Ale pamiętasz, jak Polsce... my byliśmy kilka lat temu, to zapłaciliśmy 100 dolarów za nielimitowany. No to nie, to było tylko przez kilka miesięcy, później się skończyło, więc to w ten sposób wygląda. Internet jest bardzo drogi, ponieważ nie ma konkurencji na tym rynku. Są 3 firmy, które mają licencję. Skąd to dominują. No u nas jest może 4 czy 5, nie wiem, no, akurat jest może więcej, ale
to mówię, są pewne sfery, które nie można wejść, bo trzeba mieć licencję, trzeba jest tutaj, ekonomia jest na styku z polityką. Natomiast jest ogromna przestrzeń, bym powiedział, takiego mniejszego biznesu, gdzie można spokojnie wejść i można wizę biznesową kupić na lotnisku, firmę można założyć w bardzo prosty sposób. Na tym samym lotnisku. Nie do końca, ale do czego zmierzam, kiedyś taki próg zaporowy wynosił 250 tysięcy dolarów, żeby można było wejść na rynek zambijski. To w tej chwili było 50 tysięcy, może nawet jest już w tej chwili mniej, się nie orientuję. Ale to jest jakiś punkt wyjścia, żeby można było zacząć biznes. Gdy założy się firmę po trzech latach, gdzie ta firma funkcjonuje, odnosi sukces, zarabia, można otrzymać stały pobyt i właściciel może nabrać ziemię. Więc jest bardzo łatwo tą firmę założyć, jest ją, oczywiście nie wchodzę w szczegóły, bo do końca tych szczegółów nie znam. Na pewno potrzeba mieć jakiegoś wspólnika afrykańskiego i można, nie chcę tutaj tego tematu ciągnąć dalej, ponieważ szczegółów nie znam. Podam tylko przykład, w jaki sposób rejestrowałem moją szkołę podstawową, którą założyłem tuż przed przyjazdem. No, zakładanie szkoły podstawowej, no, to jest kwestia kilku minut. Przychodzę do urzędu, do PAKRY, to jest urząd, w którym się rejestruje wszystkie firmy. Czy dopiero teraz ją rejestrowałeś? No teraz, no, przedszkole było wcześniej, przedszkole już istnieje. Okay. Ale przedszkole nie musiałem rejestrować, bo to było tylko w urzędzie gminy. Byłem tylko zgłosić, że mam przedszkole, podałem nazwę, zapłaciłem licencję na rok 150 dolarów i to jest w formie podatku i to płacę, będę płacił co roku. To mam pozwolenie oficjalne na przedszkole. I to całe podatki, jeżeli... O przedszkole. Jeżeli chodzi jeszcze o nauczycieli, to forma takiego ZUS-u, mam, co płacę, to ja płacę 5% od wypłaty, 5% płaci pracownik, czy to 10%, 10% liniówka. I niczego innego nie płacę. To są całe moje koszty, jeżeli chodzi o mój stosunek, o podatek do podatku, no właściwie nie mam podatku żadnego. Ja z tego 150 dolarów około wtedy było przy tym przejściu tego płacza. Natomiast ze szkołą było w ten sposób, że przychodzę do urzędu i wypełniłem formularz, nazwisko, imię, nawet nie podałem numeru konta, bo jeszcze go nie mam na szkołę i podstawowe dane z dowodu osobistego i napisałem, że robię to w imieniu archidiecezji Lusaka, że jestem księdzem katolickim i teraz pani się mnie pyta, jaka nazwa będzie mieć szkołę, mówię, że świętego Arnolda Jansena. O, takiej nazwy jeszcze nie ma, sprawdziła w komputerze, szkoła zarejestrowana. Proszę do tego, jeszcze mówi, to pan jest księdzem, więc tu jeszcze jeden formularz i będziemy zwolnieni z podatku. To byłby, gdybym nie była szkoła katolicka, wynosiłby 3%. Od dochodu, czy od obrotu? Od dochodu chyba. Jeszcze nie zdążyłem się zapytać, jak to wygląda, ponieważ miałem właśnie okazję. Ale nie urywa. Nie jest to powalający powalający podatek, więc miałem zapytać się właśnie, czy jest od obrotu, od dochodu, jak to wygląda, ale pani mówi, że nie, kościół nie będzie zwolniony z podatku, więc nie mam problemu. Szkoła już istnieje. Było jeszcze pytanie, czy mam budynek wynajęty, czy mój budynek, mój własny. O, to super. No i jeszcze jest jedna rzecz, formalność, mam zanieść ten dokument do Ministerstwa Edukacji, a tam już byłem wcześniej, pani zobaczyła w internecie budynek, mówi, że super, na potrzeby tam jechać. No najnowocześniejszy budynek w Lidzie, 20 kilometrów, no może nie 20, no ale z 10 na pewno. W okolicy tak, jest to najlepszy budynek szkolny, więc... W miasteczku w Lidzie, więc zdecydowanie nie mam żadnej wątpliwości do tego, że jest najlepszy, będzie jeszcze długo. Służył będzie. No właśnie, bo pewnie wiecie, że ja Jacka poznałem, nie wiem, z kilka lat temu na lotnisku i w Lusace i zaczęliśmy dyskutować i on mówi, że chciałby szkołę dla przedsiębiorców otworzyć. Ja mówię, że mam szkołę dla przedsiębiorców i jakoś tak zaczęliśmy działać. Zrobiliśmy różne akcje, wysłaliśmy pieniądze, wysłaliśmy wolontariuszy, którzy tam cegły układali i teraz w przedszkole funkcjonuje, a ty mi teraz mówisz, że już są plany, żeby robimy pierwszą klasę. Pierwszą szkołę, ponieważ mamy w tej chwili około 40 dzieciaków w szkole i rodzice z tej... I to są jaki wiek to jest dzieci? Od 3 do 6 lat. Okay. I z tej grupy starszaków rodzice się pytają o szkołę, bo nazwaliśmy to preschool. Więc no, preschool to oznacza, że następny etap to będzie szkoła. No więc ja nie miałem w planach szkoły, natomiast zostałem jako wymuszony przez klientów. Ci ohydni klienci, mówią, że my byśmy chcieli, żeby to była szkoła.
No i właściwie o tym nie myślałem, ale widzę, że jest taka potrzeba, więc idę za ciosem i zarejestrowałem szkołę, zobaczę, ile osób się zarejestruje. Jest to szkoła prywatna, to znaczy, że nie dokładam do tego niczego. Znaczy, na tej szkole jeszcze zarabiam. W tym sensie, oczywiście zarabiam, w tym sensie nie ma w tym nic złego. Zarabiam i teraz te pieniądze inwestuję, bo szkoła jeszcze trzeba do końca nie jest skończona. A co jeszcze? Trzeba ją wykończyć, trzeba jeszcze kupić meble. Wiele różnych rzeczy, które muszę jeszcze zrobić, to jeszcze na kilka lat ten cały dochód będzie inwestowany w następne, powiedzmy, następne budynek. Ale tam budynek. Mamy tylko cztery klasy, no to jeżeli ma być cała szkoła podstawowa, która będzie tam sześć nie, klas. No to budujemy nowy budynek i tutaj będzie, na razie jeszcze nawet nie szukam sponsorów. No ale to już nie będzie potrzeba 200 tysięcy dolarów, tylko już będzie potrzeba 197, prawda? No, nawet może mniej, bo w tym sensie nawet mam taki pomysł, że najpierw muszę sprawdzić w ogóle rynek, bo ponieważ będzie to prywatna szkoła, więc będą musieli płacić czesne. Zobaczę, czy będą w stanie zapłacić takie czesne, czy ten rynek w Lindzie jest... Ale jeżeli są w stanie do przedszkola zapłacić, to dlaczego? W szkole będzie tylko trochę drożej. Koszty są... Dlaczego będzie drożej, że nauczyciele trochę więcej... No nauczyciele będą musieli trochę więcej zarobić, więc... O, tylko o to chodzi, więc... A będę musiał jeszcze zatrudnić teraz kolejną osobę, która będzie... W tej chwili to jestem tym dyrektorem, nie mam już czasu na to, więc po kolei przygotowuję. Ale to przyjdzie powoli. Ze skalą. Więc mówię, że będę miał co te więcej 80 dzieci. Zgadza się. No więc w tej chwili, jak będę miał jeszcze jedną klasę, będę mógł sobie pozwolić na zatrudnienie. Znasz Johna Musonde ze szkoły The Sky's the Limit. Więc on tutaj będzie. Fajna nazwa szkoły. On będzie tym dyrektorem, na razie takim sekretarzem, który wszystko będzie prowadził. Na pół etatu, można na ćwierć etatu. On się już w ogóle zajmuje całą administracją, więc powoli przygotowuję go do tego, żeby tą szkołę przejął. A się będę zajmował jeszcze innymi rzeczami, które mam w głowie, bo przedszkole to są cztery klasy. Jest pomieszczenie dla wolontariuszy, gdzie ja również mieszkam, jeżeli nie ma wolontariuszy, bo robię to się za stróża. Może iść po kosztach i nie wynajmować stróża, więc sprytny kapitalista, wszystko zrobić, żeby nie zatrudniać ludzi. No to, nawet sam będziesz w nocy pilnował przed wężami. No to pilnuję sam, w tym sensie, że ktoś tam musi mieszkać, bo są komputery i inne rzeczy, więc no jest pewna obawa, że coś się może w nocy wydarzyć, więc tam sobie nocuję, jeżeli nie ma wolontariusza. Teraz się okazuje, że przyjeżdżam w listopadzie, przyjeżdżam pod koniec października, a 2 listopada już przyjeżdża trójka wolontariuszy, więc oni tam zamieszkają. I jest duża sala, jadalnia. Jest to budynek, no, pomieszczenie 14 metrów na 8, no, 8,5 metra, więc jest to duża sala, sala wykładowa, którą no, brakuje nam tylko tabliczki. Tutaj może Asbiro nam już widziałem, że macie gotowe tabliczki. Przydałaby się jedna tabliczka. Sala jest nazwana imieniem Ludwika von Misesa. Przedszkole jest imieniem Jana Pawła II, a sala wykładowa będzie imieniem Ludwika von Misesa. I teraz mamy jeszcze inny pomysł, o którym żeśmy mówili na początku, bo był taki problem, robimy coś dla przedsiębiorców. No wpadliśmy na pomysł, że zaczniemy od przedszkola. No ale teraz przedszkole to jest jedna rzecz, będzie szkoła. Oczywiście no, chcemy robić też coś dla ludzi, którzy są już dojrzałych, którzy mają zmysł przedsiębiorczy, żeby ich zaprosić do, pokazać im, dać im platformę, doświadczeń. No i właściwie już takie pierwsze spotkania się odbyły. Pierwsze, jak ty jeszcze byłeś, pod drzewem. Później kontynuowałem to dalej z innymi wolontariuszami. Było kilka spotkań. Były również spotkania z Chansley Chandler, że ja organizowałem razem z nim w Lusace, w hotelach dla przedsiębiorców. No a teraz wybudowałem własną salę wykładową. Są głośniki, jest kuchnia, jest ekran, jest rzutnik. Problem teraz, muszę się kupić generator, bo nie ma prądu. Ale to generator już jest prawie że w drodze, więc będzie generator. I teraz już założyłem w tym celu, myślałem o założeniu tak zwanego, no to jest coś w rodzaju biznes klubu. No i założyłem to. I patronem tego jest święty Homobonus, taki Włoch z XII wieku, święty, który żył przy świętym Franciszkiem. Był to bogaty kupiec, który rok po swojej śmierci został kanonizowany i jest patronem kupców i handlarzy, przedsiębiorców. No i teraz, więc to też pokazuje, że Kościół docenia nie tylko świętego Franciszka, który
rozdaje to, co otrzymuje od innych, ale również docenia przedsiębiorców. No choć, niestety, no choć tak, jest to jeszcze, powiedzmy... Dominująca linia tutaj jest troszeczkę inna. Rozdajemy, natomiast ci, którzy produkują, ich nie doceniamy. Natomiast właśnie my chcemy w Lindzie, ja mam ten pomysł na to, żeby docenić ludzi, którzy produkują. Bo żeby ktokolwiek mógł coś ktokolwiek rozdawać, to muszą być ludzie, którzy będą produkować. I musi być ich zdecydowanie więcej. I oni powinni być doceniani za swój wkład w rozwój. Ale to mówię, to jest... I teraz tak, i teraz do czego zmierzam? Założę taki biznes club pod imieniem świętego Homo Bonusa i no, było trochę ciężko, mówię, w biednej dzielnicy. No największy nie, największy, największy nie chcą w to jeszcze wejść. Oni, wiesz, też przedsiębiorcy nie wiedzą, czy nie robią refleksji nad tym, czym jest wolny rynek. Jest dużo ludzi, mają sklepy, natomiast gdybyśmy mieli mówić, że to jest wolny rynek, to on zachowuje się jak przedsiębiorca, ale on nie wie, on nie potrafi opisać swojego zachowania, nie robi refleksji nad tym w taki sposób, jak my to robimy w Asbiu na przykład, więc jest ciężko. Na razie mam te 3-4 osoby, jedna zajmuje się małą hodowlą kurczaków, inna pani ma maszynę robienia ksyłokopiarkę ma, robi przy okazji sandwicze, takie małe firmy. Ma wynajmuje mieszkania w Indzie, takie ma. Więc są trzy takie, powiedzmy, 3-4 osoby, które zostały z tej grupy, która była liczniejsza, ona się wykruszyła, ale 4 osoby są wierne, w tym sensie, że spotykamy się co jakiś czas. Tak. I teraz do tego stopnia, że robimy teraz, ja im próbowałem sprzedać pomysł tego, że Asbiro jest to szkołą, w której wykładają przedsiębiorcy i żeby ten sam pomysł, bo mi się on absolutnie podoba, jest fantastyczny, przeszczepić go na lokalny grunt. No i zaczęliśmy od, z górnej półki chcieliśmy polecieć, zaprosić najbogatszego człowieka w Indzie, taką ikonę przedsiębiorcę, który ma taką sieć sklepów Evergreen, wszyscy na niego mówią, Mr. Evergreen, no byłeś, no i teraz się okazuje, że no chciałem go zaprosić, no i dwa razy mi uciekł z tego spotkania, wymigał się mówiąc, że ma pogrzeb w rodzinie. Więc te kobiety powiedziały mi znajomy, mówią, że no nie, on naprawdę boi się mówić publicznie i on nie przyjdzie, może następnym razem jeszcze raz spróbuję. No i zaprosiłem innego takiego młodego przedsiębiorcę, który też spotkałeś się, Penianiego, który ma taki sklep komputerowy, to komputerowy dużo powiedziane. Komputerowy w tym sensie, że ma komputer, ma drukarkę. Windows 9.8. Drukuje, no teraz ma coś lepszy na pewno, ma no program. Wtedy miał 9.8. No teraz nie, ma lepszą drukarkę, ma lepszy komputer. No nie, to było z lat temu, ile? 3 jakby. Nie, jak budowałem na wolontariacie. No tak, no to już było 3 lata temu. 3 lata temu. Jest lepiej. No ma, produkuje karty, nie wiem, się nazywa, wizytówki, później robi fotokopie, tego typu rzeczy i zaprosiłem go na to spotkanie i to było dla mnie, nie przyszło zbyt dużo osób, bo na początku się utrzymał. Było za darmo. Nie. Płaciły 10 kłacza. No proszę. Tak, to było w ten sposób, że było ogłoszenie, to na razie to było w parafii. 10 kłacza to jest około 1,5 dolara. 1,5 dolara. Można było, za to było kawałek ciastka i była Coca-Cola lub woda do wyboru. No i jeszcze 5 kłacza było jako zysku na dom dla niepełnosprawnych, który budujemy. Akurat to jedna z tych kobiet, która jest w tej sprawie, jest również w tej takiej grupie, która pomaga mi teraz pracować nad innym projektem. I dużo spotkanie trwało? Dużo ludzi no przyszło? Było około 2 godzin i na początku ja nie mówił o swoim biznesie, ja mu tam pomagałem, zadawałem mu pytania. Okazało się po chwili, że to spotkanie musi być w Niandzia, ponieważ większość są te kobiety, które przyszły, które angielskiego nie znają, ale później się okazało, że jak były pytania, no ta jedna druga kobieta handluje pomidorami na lokalnym markecie. No i fajne były pytania do Penianiego, bo Peniani mówi, że robi te fotokopie. Mówi, a jak ty na tym zarabiasz? Peniani mówi, no kupuję ze papieru, to jest 500 arkuszy, teraz przeliczam to wszystko. Ale co dla mnie to było fantastyczne, cała powiedzmy dyskusja o tym. Na początku byłem zły, mówię, kurczę, to miało być o biznesie, o tych innych rzeczach. A tutaj mówimy o jakiejś kopii, ile ona kosztuje tam grosze i kilka ngłę. Ale co było w tym fantastyczne? Zaraz się zorientowałem, że my rozmawiamy o zysku.
to jest strata, zysk. No okazuje cały się, biznes, no. No tak, ale nie, to jest istota w tym wszystkim, że bez względu na to, o co mówi Mises, kategorie myślenia, takie jak jest, w kategoriach myślimy straty i zysku, jest to wspólne wszystkim ludziom, bez względu na szerokość geograficzną, gdziekolwiek, kolor skóry, język, którym się posługujemy, strata i zysk, jak i podobnie inne kategorie myślowe, są wpisane na trwałe w nasz sposób myślenia. Więc kobiety, oni odmawiali w niandzia i mówili o zysku i o stracie. Więc dla mnie to było fantastyczne doświadczenie, pokazuje, że to wszystko ma sens, to wszystko jakoś gra ze sobą, jest to, człowiek jest taki sam wszędzie, że nie można oszukać ekonomii, że wszyscy myślą w tych samych kategoriach. Niestety wielu próbuje. No próbuje, wielu no próbuje. To próbuje i dlatego mamy siódme przykazanie, które mówi nie kradnij. Gdyby ludzie... Ale ono, zauważ, ono nie mówi nie kradnij od młodych ludzi i daj pieniądze starszym. Emerytum. Znaczy, no jeszcze mamy inne, nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. No to się... Nie tylko starszego, nie tylko starszego, też. Młodszego też. Nie, żadnej rzeczy. Już tam, no mówię, i pokazuje to, że naprawdę to było pierwsze spotkanie, ale teraz. Oczywiście będzie jeszcze następne spotkanie w listopadzie. Przyjdzie jakiś inny, młody też przedsiębiorca z Lindy. Już może teraz zmienimy formułę, będziemy robić... No, doświadczenie, bo nie chciałem... One mi powiedziały, że nie mówimy nazwiska, z kim będzie spotkanie, bo on teraz nauczyłem się, że to musi być nazwisko, musi być konkretna osoba, z kim się spotykamy. Znaczy chciałem, ale nie chciałem tego forsować, skoro większość mojej grupy uważała, że nie. Myślałem, że jest tu jakiś sens, jakaś racja. Widzę, że same powiedziały, że lepiej jednak robić reklamę na konkretną osobę, ale sama formuła, że są bilety, nawet jak pamiętam, jak te cztery kobiety przyszły i ja sobie pomyślałem, co wy tu robicie? A one mi pokazują, mamy bilet, kupiłyśmy. No sobie myślę. Dużo ludzi przyszło? Około 30 osób. Bardzo ładnie. No, w tym... 2,5 razy więcej niż na pierwsze Asbiro. No, 12 osób miałem w grupie. Tym bardziej, że jeszcze trafiła się jedna osoba, przedsiębiorca, który ma taką małą farmę, która nie jest w mojej parafii, a mimo że było to ogłoszone właściwie wewnątrz parafii, przyszła osoba z zewnątrz całkowicie i wyszła, mówi, super spotkanie, czegoś takiego w życiu nie widziałem. Zapraszamy, więc, bo nie, teraz no, możesz wziąłem, wykupić wziąłem 8 telefon. Spotkań nie, małych wziąłem, podstawowych. Wziąłem telefon i on mówi, że po raz pierwszy spotkał ludzi, którzy o czymś takim rozmawiają, a on tego wcześniej nie widział. Ale to jest jedna rzecz. Mamy inny pomysł na tak zwany business camp. No właśnie, do tego chciałem zmierzać. Czekaj, aż skończysz zdanie. No wiem, mamy bo jedziemy w styczniu, tak, Asbiro jedzie. Ładujemy się sprawa. Grupą, bo normalnie wysyłamy tam wolontariuszy, którzy jadą na miesiąc, dwa, trzy, budować, uczyć i tak dalej. A teraz jedziemy wszystko. Tak typowo biznesowo. Więc biznesowo. Dokładnie. Drugi tydzień stycznia, tak bo trzeci tydzień to będzie safari, to połączone z wyjazdem na safari, ale to są, nie mówimy tutaj i o przyjemności. Co się tam będzie działo, bo ty tam wszystko ogarniasz, a... Znaczy nie ogarniam, mam nadzieję, że ogarnę to wszystko. Afryka jest nieprzewidywalna, ale staram się na razie to ogarnąć i zapraszam na to spotkanie i będzie w tym brał udział. Będą jako wykładowcy, będą lokalni przedsiębiorcy. Również Polacy. Będzie jeden Polak, Bogdan, który razem z Jarkiem i z Jirkiem, tutaj wolontariuszem notabene Asbiro, który był już dwa razy u mnie na wolontariacie w Lindzie, który robi interesy razem z Bogdanem. Będzie jeden dzień Polski, Bogdan nam opowie o tym, jak się firmy zakłada, więcej ode mnie zna. Tych rzeczy może przyjdzie również jego żona, to jest Węgierką. Zobaczymy jeszcze. Jeden dzień będzie polski. Tak, a Bogdan później... produkuje wino. Wino owocowe. Tak, jest to nazwy... pierwsza. Nazwa wina jest bałagan, więc będziemy mogli wspólnie trochę wieczorem pobałaganić. Jest Bimber, który nazwa jest łobuz. I również ci, którzy może skosztują łobuza, później mogą trochę połobuzować. Ale z polskimi literami? Nie, właściwie to się. To jest spelling, to nie, wymowa jest. Czytamy, bo spelling jest tak skonstruowany, raczej napis jest tak skonstruowany, że czytamy go jak w języku lokalnym, ale czytając brzmi go, ale brzmi bałagan i brzmi łobuz. Oczywiście nie ma tam EU, jest W, więc no, naprawdę ma super pomysły na nazwy. Ostatnio dostałem od niego psa
psa, ten szczeniak był nazwany Mielonką. I jego nazwa jest Mielonka, ponieważ karmił tego psa Mielonką, którą otrzymał z Polski. Akurat te pierwsze testowe konserwy nie były najlepszej jakości, więc Mielonka, ten pies, mam teraz psa, którą nazywam Mielonką. Jak wyrzucił te konserwy? Te pierwsze były jakieś, to w ogóle jakość, nie tyle, że one były, tylko to była pierwsza próbna seria. Polski człowiek myślał konserwy na handel, gdzie lokalny rynek tego nie przyjmie. Nie, że nie przyjmą. W tym sensie, że oni są tego przyzwyczajeni. Ja, jeżeli chodzi o rynek konserw, ja naprawdę jestem w Afryce, po raz pierwszy pojechałem do Afryki w 1988. I od tego czasu na półkach w sklepach w Afryce widzę tego corn beef. Gdzie jest połowa to jest mięsa, połowa to jest kukurydzy. I te konserwy w różnych opakowaniach z tą samą nazwą istnieją na półkach w Afryce, w sklepach, biednych sklepach, w takich sklepach powiedzmy z tej dolnej półki. Te konserwy razem ze szprotkami z Maroko, one istnieją na półce i są nie zmienia się gatunek tych konserw. Więc trzeba było też wprowadzić coś nowego, mi się wydaje, że są nowe konstawy, nie wchodzę w szczegóły. Czyli będzie Irek, będzie Bogdan. Irek będzie teraz, Irek nie będzie, Irek jest w Polsce, tylko on robi interesy. Ale może przyjedzie. Może przyjedzie, ale będzie Bogdan. Cały dzień będzie z Bogdanem, co nam opowie o lokalnym biznesie. Po polsku, będzie to polski dzień na wprowadzenie. Później będzie, planuję spotkanie z przedsiębiorcami, będzie właściciel firmy Madzioru, która produkuje wędliny. Niemiec, który jest od 30 lat, ponad 30 lat w Zambii. Będzie wycieczka do York Farm, która produkuje, hoduje róże. Róże, takie właśnie małe róże z długimi łodygami, które są na rynku europejskim, również w Polsce. Najczęściej myślimy, że one są z Holandii, natomiast one wędrują na rynek w Amsterdamie, a później przylatują kontenerem do Warszawy. I jednym z producentów tych róż jest, największym jest Kenia, ale również dużo tych róż jest produkowanych i wysyłanych na eksport z Zambii. Więc tam będzie wycieczka, ponieważ właściciel Tony Hindus, który urodził się w Zambii, zawsze wyjeżdża na wakacje rodzinne do Indii w styczniu, więc go nie będzie, ale będzie jego wspólnik, który nas prowadzi. Więc będzie później spotkanie z Zambijką, która od 15 lat, od wielu lat handluje z Chinami, sprowadza głównie materiały budowlane, kafelki z Chin. Kiedyś to taki przykład kogoś, kto zaczynał od niczego. Jak Bogdan mówi, kiedyś pracowała u niego jako sprzątaczka, a dzisiaj handluje z Chinami i może kupić firmę Bogdana. więc będą jeszcze, będzie inny inżynier, który kilka lat temu założył prywatną klinikę. Czyli będzie dużo fajnych ludzi trochę fajnych ludzi z doświadczeniem biznesowym, o wiele większym niż Peniani, który ma tylko ten sklep w Lindzie, który drukuje te wizytówki. Więc będą ludzie, którzy większego trochę formatu, którzy mogą nam powiedzieć o biznesie, jak biznes wygląda w Zambii. Będzie to pierwszy camp, biznes camp. Będzie również Chassi, który tutaj miał wykłady, który następnego dnia zrobi nam takie ogólne wprowadzenie do biznesu, jak wygląda. Poproszę go o to, aby mówił również o kulturze, o mentalności Afrykańczyków, Zambijczyków. Zasada jest taka, każdy o tym dobrze wie, na rynku, którego nie znam, nie inwestuje, więc musimy poznać ludzi. Mi się wydaje, że Chassi Bank. No i safari za dwa dni na zwierzęta. Później zwierzęta, wyjazd na Victoria Falls. Krótki wyjazd, zapraszamy Wyjazd do Botswany na safari, więc będzie się działo. Rafting, jeszcze zdążymy na rafting, zapraszam. Między krokodylami. Krokodyle są wegetarianami, więc nie ma obawy tutaj. Akurat te, które są w Zambezji. Więc zapraszam na rafting, na safari, na Victoria Falls i na Business Camp w styczniu. Będzie się działo, dokładnie, jak tutaj w Was biuro się mówi. Dokładnie. Będziemy działać. I co? Powodzenia z szkołą podstawową. Widziałem, że już tutaj projektowałeś kolejne budynki z naszym projektantem, kreatorem.
z kreatorem to robimy akurat dom, dom parafialny, bo jeszcze mówię, jeszcze ja nie mam jeszcze gdzie mieszkać, więc zaczynam od szkoły, w tej chwili dojeżdżam, więc teraz będę budował powoli dom dla siebie, jakieś biura, bo również myślę o, myślę o fundacji, która będzie promować ideę przedsiębiorczości. Może nie nazwiemy to Asbiro, nazwijmy to może w inny sposób. Zobaczymy jeszcze. Ale chodzi o jakąś fundację, fundację, która tą ideą jest, znaczy zaczęłam tego biznes clubu w Lincie. Więc to jest taki punkt wyjścia i próbuję teraz coś poznać, mentalność ludzi, ich zapotrzebowanie i stworzyć, ale idea jest promowanie idei przedsiębiorczości. Prywatnej przedsiębiorczości, no wolnego rynku. I oczywiście Ludwika von Misesa. Von Misesa, bo może ekonomia austriackiej, to wszystko się jest tak oczywiste w tym środowisku, że dobrze, że przypomniałeś, bo nawet nie wspominam, bo to jest rzecz, która jest wspólny mianownik nas wszystkich. Nawet, ale fajnie tak po dłuższym czasie pobytu w Afryce przyjechać i masz tutaj kilkaset ludzi i każdy wie, kto to jest von Mises. No cieszę się, bo ja mówię gdziekolwiek jestem, muszę, mówię o Misesie, ale w formie mówię anegdoty, ale może i nie anegdoty, to fakt, że teraz gdy piszę, powiedzmy, używam praksologii Misesa, jego sposobu myślenia, postrzegania człowieka, używam języka praksologii stworzonej przez Misesa i opisuję tym również, nie wiem, zachowanie, wszelkie zachowanie człowieka, również w sferze religijnej. Gdy kiedyś pisałem, że Mises mówi to i to, to ludzie mówią, nie czytam tego, bo cytujesz Misesa. W tej chwili nie cytuję Misesa, a piszę to, co on powiedział i mówią świetny tekst. Gdy napisałem tekst o ślubach zakonnych i analizując go w oparciu o filozofię Misesa. Świetne, nigdy tego nie widziałem. A natomiast gdybym, jest tam jeden... Gdybym nie był uprzedzony, tylko doczytał. Dosłownie cytat byłby z Misesa, ale Mises mi to wybaczy, taki plagiat, że piszę, cytuję go, ale nie mogę go w przypisie podać, ponieważ wtedy ludzie patrzą, a to przecież jeszcze sobie sprawdzą, wygooglają, to był agnostyk, więc agnostyk. On w ogóle teraz, nie ma prawa do myślenia. No nie ma prawa do myślenia i nie może powiedzieć prawdy. Okazuje się, że można być agnostykiem, można mówić prawdę i prawda, która naprawdę pozwala mi jako księdzu katolickiemu spostrzegać człowieka zupełnie w inny sposób. Okay. I to... Let's go. No to kończymy. Kończymy. Przepraszam. Na razie. Tak. Na razie. Ten wywiad kończymy. Brutalnie. Czas się kończy. Przerwa się zaczyna. I... Dobra. Idziemy pracować. Trzymajcie się. Pozdrawiam i zapraszam do Zambii.